Witamy w Kłodzku, SKK Siedlce. Z numerem 5 Marcin Pławucki. Z numerem 6 Marcin Nędzi. Z numerem 8 Rafał Król. Z numerem 10 Dawid Kołodziński. Z numerem 11 kapitan drużyny Rafał Sobiło. Numer 15 Kamil Czosnowski. Numer 16 Damian Szymczak. Numer 22 Rafał Stefani. Numer 33 Rafał Rajewicz. Numer 35 Aaron Weres. Trenerem drużyny gości jest pan Teo Harmonlow. Przed państwem SKK Siedlce. I gospodarze dzisiejszego pojedynku ZK Madoral Nysa Kłodzko. Numer 4 Michał Lipiński. Numer 5 kapitan drużyny Michał Weiss. 6 Marcin Kowalski. 7 Aleksander Rejczuk. 8 Oskar Santy. 11 Maksym Rogalewski. 12 Mateusz Kasiński. 13 Rafał Wojciechowski. 14 Marcel Kliniewski. 15 Marcin Gluma i 16 Maciej Muskała. Trenerem drużyny jest pan Radosław Kyszy. Przed państwem ZK Madoral Nysa Kłodzko. A dzisiejsze zawody poprowadzą panowie Maciej Dębowski, Mateusz Skorek i Filip Marek. Komisarzem zawodów jest pan Arkadiusz Zagrodnik. Serdecznie witamy w Kłodzku. Na wyjeździe SKK Siedlce rozegrało 6 spotkań. Ani jednego nie udało się pańskiej drużynie wygrać. Dlaczego? Ponieważ byliśmy znacznie słabsi od przeciwników na wyjeździe. Mamy problem z tymi meczami. A u siebie jesteście znacznie silniejsi. No, hala nam sprzyja. Jesteśmy typowo zespołem, który gra dobrze u siebie. Mam nadzieję, że wkrótce się przełamiemy na wyjeździe. Może dzisiaj to nastąpi? Po to przyjechaliśmy. Dlaczego tak ma być? No, każdy walczy o zwycięstwo. Nysa też się musi przełamać. A też ma serię porażek. My mamy serię porażek na wyjeździe. Po prostu wygra zespół lepszy. Komu będzie sprzyjać ta pomarańczowa piłka? Jak przedstawia się sytuacja kadrowa zespołu przed dzisiejszym spotkaniem? Rozwiązaliśmy umowy z dwoma zawodnikami. Łukasz Paul i Damian Zapert nie są zawodnikami SKK Siedlce od rundy rewanżowej. I przyjechaliśmy w składzie 10-osobowym. Czyli dzisiaj nie będziecie występować w swoim najsilniejszym składzie? To jest najsilniejszy. Pewnie takim składem dogramy do końca ligi. No ale jak nie ma tych dwóch zawodników? No to inni się pokażą. A jacy? Zamiast ich? Jacyś nowi też są? Nie. Ci zmiennicy, którzy mieli mniej minut, teraz mam nadzieję, że więcej pokażą od siebie. Wydaje mi się, że Marcin Nędzi złapie jakiś wiatr w żagle, ponieważ jak siedzieli na dwóch zawodników, zmienników minuty, a teraz on jest jedynym, to może około 15-20 minut zagrać, a to mu pozwoli się odbudować. Jak zespół przepracował ten okres świąteczno-noworoczny i przede wszystkim jak wygląda sytuacja kadrowa? Kadrowa wygląda coraz lepiej. Mamy wszystkich zawodników na spotkanie gotowych. Zobaczymy, czy ze wszystkich będę korzystał. Z pierwsza, jeżeli chodzi, bardzo dobrze chłopacy przepracowali ten okres 2 tygodni. No i zobaczymy, jakie będą efekty na meczu. Jakie są wzmocnienia? Wzmocnień na razie nie będzie. Nadal, tak jak powtarzam przy każdym wywiadzie z panem, że wierzę w tych chłopaków i uważam, że jak mamy utrzymać, to utrzymamy dla Kłodzka tą pierwszą ligę z tym składem, co mamy. Ale niektórych zawodników nie ma. Na przykład Kamila Czajkowskiego. Tak. Nie ma już z nami Kamila Czajkowskiego i tyle w tym temacie. Nad którymi elementami pan, jak i pańscy koszykarze skupili się najmocniej, jeśli chodzi o ostatnie treningi? Skupiliśmy się na ataku. Nadal uważam, że możemy poprawić kilka elementów, jeżeli chodzi o przejście z obrony do ataku, jeżeli chodzi o ustawienie na boisku. I mi się wydaje, że już w tym meczu oczekuję, że w tych dwóch elementach pokażemy dużą poprawę.
W ostatnim meczu narzekał trener na brak wykończenia. Dziś to może być czynnik decydujący o wygranej z SKK Siedlcami, która na wyjeździe w tej rundzie jeszcze nie wygrała. Tak, bardzo uczulałem zawodników przez te dwa tygodnie i po meczu ostatnim, żeby wygrywać mecze trzeba zdobywać punkty. Żeby zdobywać punkty trzeba atakować strefę pomalowane, czyli wchodzić pod kosz. I najważniejsza rzecz, ochrona piłki. Nie możemy tracić tyle piłek. Ja jeszcze się chciałem dopytać na temat sytuacji kadrowej. Jeszcze się chciałem zapytać, jak na przykład z Michałem Lipińskim sytuacja wygląda. Jest zdrowy, gotowy do gry, tak jak wcześniej powiedziałem. Wszyscy są gotowi do gry, a z kogo skorzystam, to już ode mnie będzie zależało. Dzisiaj najmocniejszym składem zagra. Przekażę to w szatni od pana, tak. To jest nasz najmocniejszy skład. A ja witam serdecznie obecnego na meczu naszego byłego zawodnika Mateusza Płatka. Powiedz, dlaczego przyjechałeś do Kłodzka? Co ciebie do tego skłoniło? Cały czas utrzymuję kontakt z chłopakami, cały czas trzymam za nich kciuki. Już nieraz wspominałem, że Kłodzko to dla mnie takie wyjątkowe miejsce, także no, z przyjemnością wróciłem i będę dzisiaj trzymał kciuki podczas dzisiejszego meczu. Myślisz, że dzisiaj nastąpi to przełamanie w drużynie? No, myślę, że tak jak wszyscy kibice, liczę na to i mam nadzieję, że wreszcie drużyna zafunkcjonuje, że zmiana trenera zadziała tak pozytywnie na chłopaków. Wiem, że ciężko pracują i no, z całego serca trzymam za nich kciuki. A jakie szanse według ciebie widzisz dla ZK Mediolana Anysy Kłodzko w kolejnych rozgrywkach? Znam chłopaków nie od dzisiaj i wiem, że to są goście z charakterem, wiem, że będą walczyli do samego końca. Wiem, że jest potencjał, wiem, że drużyna nie powstaje z dnia na dzień, także potrzebują trochę czasu, żeby się tutaj scementować i wierzę, że to będzie taki pozytywny wynik. Powiedz, jaka jest twoja historia? Ty już zakończyłeś grę w koszykówkę? Jak to wygląda? Póki co tutaj takie decyzje zawodowe zadecydowały o tym, że nie mogę kontynuować tej przygody z koszykówką. Żałujesz? Powiem szczerze, że troszkę brakuje, ale bardziej raczej tego klimatu i atmosfery i kontaktu z chłopakami niż koszykówki. Powiem szczerze, że ostatnie sezony dużo mi kosztowało zdrowia to wszystko i odbywało się dużym kosztem, także troszkę teraz odpocząłem i czuję się troszkę lepiej. Czy będziesz grał w koszykówkę, czy już raczej nie? Myślę, że jak Kłodzko wyjdzie z jakąś propozycją, to będziemy się mocno zastanawiać. Pierwsze piątki są już na parkiecie. Za chwilę początek spotkania. Punkty Rafała Sobiło, otwiera wynik spotkania. Goście obejmują prowadzenie 2-0. Rafała Sobiło. Ale Kleńczuk za 3. Przewinienie Mateusza Kasińskiego, pierwsze przewinienie zawodnika drużyny w kwarcie. Zależy, czy dwa, czy
pływa, jajka ciska. Przewinienie Mateusza Kasińskiego, drugie przewinienie zawodnika i drużyny w kwarcie. Zmiana w zetkamie do Realu Nysiekłocko. Dziękujemy Mateuszowi. Witamy na boisku Marcela Kliniewskiego. Punkty Rafała Sobiło. Oskar Senny! Punkty Marcina Pławuckiego. Punkty Rafała Króla. Punkty Rafała Króla. Marcel Kliniewski! Podwójna zmiana w zetkamie do Realu Nysiekłocko. Dziękujemy Oskarowi i Alkowi. Witamy na boisku Michała Lipińskiego i Michała Wajsa! Dawaj, dawaj, dawaj!
przewinienie Michała Lipińskiego, pierwsze przewinienie zawodnika, trzecie drużyny w kwarcie. Rzuty Marcina Pławuckiego. Zmiana w drużynie gości. W miejsce Marcina Pławuckiego na boisko wchodzi Kamil Czosnowski. Przewinienie Marcela Kliniewskiego, pierwsze przewinienie zawodnika, czwarte drużyny w kwarcie. Przewinienie Marcela Kliniewskiego, drugie przewinienie zawodnika. Rzuty wolne Rafała Króla. Przewinienie grającego z numerem 15 Kamila Czosnowskiego, pierwsze przewinienie zawodnika, zmiana w drużynie gości. W miejsce Rafała Sobiło na boisko wchodzi z numerem 16 Damian Szymczak. Marcin Bluba! Punkty Rafała Króla. Marcin Bluba! Piłka dla ZK, wydarowany Sykłocko! Odgwizdane przewinienie Rafała Rajewicza, pierwsze przewinienie zawodnika, zmiana w zespole gości w miejsce Rafała Rajewicza na boisko.
wchodzi z numerem 6 Marcin Nędzi. Zmiana w naszym zespole. Witamy na boisku z powrotem Alka Leńczuka. Przewinienie Arona Weresa, pierwsze przewinienie zawodnika trzeciej drużyny gości w kwarcie. Oskar Sanny! Odgwizdane przewinienie Rafała Króla, czas dla trenera Radosława Chyrzego. 1:04 do zakończenia pierwszej kwarty. ZK Amador Alnysa Kłodzka SK Kasielce 23-21. 1:04 do końca kwarty, piłka dla ZK Amador Alnysa Kłodzko. 23-21 dla ZK Amador Alnysa Kłodzko po pierwszej kwarcie pojedynku 16 kolejki spotkań rozgrywek o mistrzostwo pierwszej ligi koszykówki mężczyzn. Piłka dla ZK Amador Alnysa Kłodzko! 5 przewinienie grającego z numerem 5 Marcina Pławuckiego. Pierwsze przewinienie zawodnika i drużyny gości w kwarcie. Thank you.
zmiana z zetkami do Radony Siekłockiej. Dziękujemy Alkowi. Witamy Rafała Wojciechowskiego. Rafał Wojciechowski! Punkty Damiana Szymczaka. Czas dla trenera Teo Haramollowa, 7 minut 53 sekundy do zakończenia pierwszej połowy meczu. Zetka ma do Rady Sakłocko SK Kasielce, 29-24. Piłka dla Zetka do Rady Sikłocko! Odgwizdane przewinienie techniczne naszemu trenerowi. Rzut wolny dla drużyny gości Rafała Króla. Przewinienie Mateusza Kasińskiego, trzecie przewinienie zawodnika pierwszej drużyny w kwarcie. Zmiana w zetkami do Rady Sikłocko. Dziękujemy Mateuszowi. Witamy z powrotem Marcela Kliniewskiego. Wykorzystane rzuty wolne Rafała Rajewicza, 7 minut do zakończenia kwarty. Czas dla trenera Radosława Chyrzego, 6 minut 43 sekundy do zakończenia drugiej kwarty. 29-27 prowadzi ZK Madorolny Sakłocko. Chodź na wakacje przyjechałeś. Dobrze.
przewinienie Marcela Kliniewskiego, trzecie przewinienie zawodnika. Rzuty wolne dla drużyny gości grającego z numerem 33 Rafała Rajewicza. Marcel Kliniewski! Przewinienie grającego z numerem 33 Rafała Rajewicza. Zmiana w drużynie gości. W miejsce Damiana Szymczaka na boisko wchodzi Aaron Weres. Jeden rzut wolny. Marcel Kliniewski! Przewinienie Rafała Wojciechowskiego, pierwsze przewinienie zawodnika, trzecie drużyny w kwarcie. Maciek Buskała za trzy! Punkty grającego z numerem 8 Rafała Króla. Przewinienie Maćka Muskały, podwójna zmiana w naszym zespole. Dziękujemy Oskarowi i Maćkowi. Witamy z powrotem Michała Lipińskiego i Marcina Blumę. Jeden rzut wolny Rafała Króla. Zmiana w drużynie gości. W miejsce Rafała Króla na boisko wchodzi z numerem 22 Rafał Stefanik. Punkty Marcina Pławuckiego. Dobrze, Marcele, góra!
Zmiana w ZK Miedogalony się Kłodzko. Dziękujemy Marcelowi. Witamy na boisku z powrotem Mateusza Kasińskiego. Punkty Rafała Sobiło. Przewinienie Marcina Pławuckiego, drugie przewinienie zawodnika, trzecie drużyny w kwarcie. Przewinienie grającego z numerem 35 Arona Weresa, drugie przewinienie zawodnika, czwarte drużyny w kwarcie, piłka dla ZK Miedogalany Kłodzko! Przewinienie Mateusza Kasińskiego, czwarte przewinienie zawodnika. Rzut wolny Marcina Pławuckiego. Zmiany w obydwu zespołach. W drużynie gości na boisko wchodzi z 15 Kamil Czosnowski. W naszym zespole dziękujemy Mateuszowi. Witamy z powrotem Marcela Kliniewskiego. Przewinienie grającego z numerem 6 Marcina Nędzi. Jeden rzut wolny Marcel Kliniewski! Marcel Kliniewski! Przewinienie Aleksandra Reńczuka. Pierwsze przewinienie zawodnika, rzuty wolne grającego z numerem 6 Marcina Nędzi. Marcin Guma za 3!
Odgwizdane przewinienie grającego z numerem 6 Marcina Nędzi. Drugie przewinienie zawodnika. Zmiana w drużynie gości na boisko. Wchodzi z numerem 33 Rafał Rajewicz. Boisko opuszcza grający z 6 Marcin Nędzi. Rzuty wolne Marcin Duba! Marcin Bluma! Marcin Bluma! Odgwizdany błąd kroków, piłka dla Zetka Minoralisty Kłodzko! Zmiana w drużynie gości. W miejsce Rafała Stefanika na boisko powraca z numerem 8 Rafał Król. Punkty zaliczone, Marcel Kliniewski! Minuta i 15 sekund do końca kwarty. Przewinienie grającego z numerem 33 Rafała Rajewicza. Trzecie przewinienie zawodnika. Rzuty wolne Rafał Wojciechowski! Rafał Wojciechowski! Rafał Wojciechowski! Czas dla trenera Teohara Mollowa. 27,5 sekundy do zakończenia pierwszej połowy meczu. 48-39. Prowadzi ZK Madoralista Kłodzko! Koniec pierwszej połowy pojedynku 16. kolejki spotkania Mistrzostwo pierwszej ligi koszykówki mężczyzn. ZK Madoralista Kłodzko SKK Siedlce 48-39. W razie przegrywać. Musimy się otworzyć zespołowi gospodarzy. Za miękko gramy w obronie, za dużo pozwalamy penetrować. Dajemy się mijać. Nie ma w nas na obwodzie takiej agresji w obronie, jakiej wymaga od nas trener, jakiej jej sami od siebie wymagamy. Jeżeli poprawimy to w drugiej połowie, to uważam, że wygramy ten mecz. Co byś mógł powiedzieć na temat tych dwóch kwart w waszym wykonaniu? Zadowolony jesteś? 9 punktów prowadzicie, wydaje się, że kontrolujecie to spotkanie. Nie można mówić zadowoleni, czy kontrolujemy, ale na pewno dobrze nam się gra, dobrze biegamy, spełniamy założenia trenera mniej więcej. No i jak będziemy jeszcze lepiej bronić, to na pewno będziemy walczyć, żeby tutaj wyrwać to zwycięstwo. Rozpoczynamy trzecią kwartę. Piłka dla ZK Minoralisty Kłodzko! Ej,
Odgwizdane przewinienie grającego z numerem 35 Arona Weresa. Trzecie przewinienie zawodnika, pierwsze drużyny gości w kwarcie. Rafał Wojciechowski! Punkty Arona Weresa. Odgwizdane przewinienie niesportowe grającego z numerem 35 Arona Weresa. Zmiana w drużynie gości na boisko. Wchodzi z numerem 16 Damian Szymczak. Rzut wolny Michał Weiss! Michał Weiss! Jeszcze raz Michał Weiss! Przewinienie grającego z numerem 8 Rafała Króla. Drugie przewinienie zawodnika. Trzecie drużyny gości w kwarcie. Thank you.
Odgwizdane przewinienie grającego z numerem 8 Rafała Króla. Trzecie przewinienie zawodnika. Czwarte drużyny w kwarcie. Rzuty wolne. Marcin Bluma! Marcin Bluma! Marcin Bluma! Zmiana w naszym zespole. Dziękujemy Rafałowi. Witamy na boisku Alka Leńczuka. Przewinienie Michała Wajsa, pierwsze przewinienie zawodnika i drużyny w kwarcie. Czas dla trenera Teo Haramołowa. 6 minut do zakończenia trzeciej kwarty spotkania. 57-42. Prowadzi Zetka Badorony Sakucko! Zmiana w ZK Biedronie się Kłocko. Dziękujemy Marcelowi! Witamy Mateusza Kasińskiego! Odgwizdany błąd kroków, piłka dla ZK Biedronie Lisy Kłocko! Odgwizdany błąd kroków, piłka dla ZK Biedronia Lisy Kłocko!
Zmiana drużynie gości w miejsce grającego z numerem 5 Marcina Pławuckiego na boisko wchodzi z numerem 15 Kamil Czosnowski. Przewinienie Rafała Stefanika. Pierwsze przewinienie zawodnika, rzuty wolne. Marcin Bluba! Marcin Bluba! Zmiana w Zetkamie do Galonisie Kłodzko. Dziękujemy Oskarowi! Witamy z powrotem Michała Lipińskiego! Odgwizdane przewinienie grającego z numerem 8 Rafała Króla. Czwarte przewinienie zawodnika. Rzuty wolne. Marcin Bluba! Jeszcze raz Marcin Bluba! Marcin Bluba! Zmiana w drużynie SKK Siedlce. W miejsce Rafała Sobiło na boisko wchodzi z numerem 5 Marcin Pławucki. Zmiana w drużynie SKK Siedlce w miejsce grającego z numerem 8 Rafała Króla na boisko wchodzi z szóstką Marcin Nędzi. Go! 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 Go!
punkty Damiana Szymczaka. Rudy, dawaj! Dawaj, Rudy! Dawaj! Zmiana w zetkamy do Galony Siekłosko. Dziękujemy Michałowi! Witamy na boisku Rafała Wojciechowskiego! Przewinienie Rafała Wojciechowskiego, drugie przewinienie zawodnika, trzecie zespołu, kwarcie, piłka z boku dla drużyny gości. 1:08 do zakończenia trzeciej kwarty, 64-45, prowadzi Zetka Madurolisa Kłodzko! Odgwizdany błąd, 3 sekund, piłka dla Zetka Wydorowany Sykłocko! Zdany błąd kroków, piłka dla drużyny gości. 36,2 sekundy do końca kwarty. Odgwizdane przewinienie Mateuszowi Kasińskiemu, piąte przewinienie. Dziękujemy Mateuszowi za grę w dzisiejszym spotkaniu. Na boisko wchodzi z 14 Marcel Kliniewski. Koniec trzeciej kwarty pojedynku 16 kolejki spotkania Mistrzostwo Pierwszej Ligi Koszykówki Mężczyzn. 66-45 prowadzi Zetka Madurolisa Kłodzko! Rozpoczynamy ostatnią odsłonę dzisiejszego widowiska meczu 16 kolejki rozgrywek o Mistrzostwo Pierwszej Ligi Koszykówki Mężczyzn. Zetka Madurolisa Kłodzko, SKK Siedlce. 66-45 prowadzi Zetka Madurolisa Kłodzko! Przewinienie Rafała Wojciechowskiego, trzecie przewinienie zawodnika pierwszej drużyny w kwarcie. Rzuty wolne grającego z numerem 16 Damiana Szymczaka. No ja pierdolę.
Punkty Damiana Szymczaka. Przewinienie Alka Leńczuka, czas dla trenera Radosława Chyrzego, 7 minut 55 sekund do zakończenia spotkania, 66-49, prowadzi Zetka Maturalny Sakłocko! Powracamy do gry w ostatniej kwarcie dzisiejszego spotkania na 7 minut i 55 sekund przed jej zakończeniem. Zetka Maturalny Sakłocko, SK Kasielce, 66-49. Rzuty wolne dla drużyny gości. Jeden rzut wolny wykorzystany Kamila Czosnowskiego. Marcel Kliniewski! Piłka z boku dla drużyny gości. Punkty Rafała Rajewicza. Odgwizdane przewinienie sportowe Marcina Blumy. No kurwa, specjalnie, co nie znamy, co nie znamy. A istnieje coś takiego jak przypadek? Się wyjebał na siebie. Istnieje coś takiego jak przypadek, czy nie? Gościu potknął się od naszego. Jeden rzut wolny Rafała Stefanika. I jeszcze jeden rzut wolny tego samego zawodnika.
rzut wolny wykorzystany, piłka z boku dla drużyny gości, 6 minut 53 sekundy do końca meczu. Przewinienie grającego z numerem 33 Rafała Rajewicza, czwarte przewinienie zawodnika pierwszej drużyny gości w kwarcie. Piłka z boku dla Zetka Wydorowy Sykłocko! O! Marcin Bluba! Odgwizdane przewinienie grającego z numerem 22 Rafała Stefanika. Drugie przewinienie zawodnika, zmiana w drużynie gości w miejsce Rafała Stefanika na boisko. Powraca z numerem 35 Aaron Werec. Rzuty wolne Marcin Bluba! Marcin Luba! Odgwizdane przewinienie Marcela Kliniewskiego. Dziękujemy Marcelowi za grę w dzisiejszym spotkaniu. Witamy Maćka Muskałę! Marcel w dniu dzisiejszym 13 punktów, 8 zbiórek. Piłka dla Zetka Wydorowy Sykłocko! 5 minut 16 sekund do końca meczu. 71-53 prowadzi Zetka Wydorowy Sykłocko! Piłka dla Zetka Wydorowy Sykłocko! Piłka dla Zetka Wydorowy Sykłocko! Przewinienie Maćka Muskały, drugie przewinienie zawodnika. Będą rzuty wolne grającego z numerem 16 Damiana Szymczaka.
rzut wolny wykorzystany. 4 minuty 38 sekund do zakończenia spotkania. Punkty grającego z numerem 16 Damiana Szymczaka przewinie Oskara Sanny. Czas dla trenera Radosława Chyrzego. 4 minuty 18 sekund do zakończenia spotkania. 71-56 prowadzi Zetka Wadorany Sakucko! Obracamy do gry na 4 minuty 18 sekund przed zakończeniem meczu. Jeden rzut wolny Damiana Szymczaka. Pamiętaj na czysto! Ale Klejczuk za trzy! Rzuty wolne Damiana Szymczaka. Sędziowie są potrzebni. Sędzio, jednego punktu brakuje. O gdzie? 82, a za 3. Ale leci! Leci! Bol! Wykorzystane dwa rzuty wolne, 3 minuty 44 sekundy do końca meczu. Przewinienie Rafała Wojciechowskiego, czwarte przewinienie zawodnika. Dwa rzuty wolne Damiana Szymczaka. Ale się nauczył rzucać. Dawaj od deski. Daj Rudemu. Rzuty wolne wykorzystane, 3 minuty 7 sekund do końca meczu, 74-61, prowadzi Zetka Madurany Sakucko! Odgwizdane przewinienie grającego z numerem 35 Arona Weresa. Piąte przewinienie zawodnika, który kończy udział w dzisiejszym spotkaniu. W jego miejsce wchodzi z numerem 22 Rafał Stefanik. Rzuty wolne Maciek Muskała! Maciek Muskała! Trzymaj!
Marcin Bluba! Piłka dla Zetka Midorowej Sykłocko! Zmiana w drużynie SKK Siedlce. Na boisko wchodzi z numerem 10 Dawid Kołodziński. Boisko opuszcza Marcin Pławucki. Zmiana w ZK Miedoralony Siekłocko. Dziękujemy Maćkowi. Witamy Maksyma Rogolewskiego! Minuta 26 sekund do końca. Przewinienie Maksyma Rogolewskiego, pierwsze przewinienie zawodnika. Rzuty wolnej granicy z numerem 16 Damiana Szymczaka. Przewinienie grającego z numerem 16 Damiana Szymczaka. Pierwsze przewinienie zawodnika, piłka z boku dla ZK Miedoralany Sykłocko. Minuta 10 sekund do końca meczu. Odgwizdane przewinienie grającego z numerem 10 Dawida Kołodzińskiego. Rzuty wolne, Alek Leńczuk! Punkty grającego z numerem 15 Kamila Czosnowskiego. 25 sekund do końca. Alek Leńczuk! '79-65 wygrywa ZK Miedoralany Sykłocko!
w pojedynku 16 kolejki spotkań rozgrywek pierwszej ligi z SKK Siedlce. Dziękujemy drużynie gości za grę. Gratulujemy zwycięstwa ZK Biedronowi Wyście Kłodzko! Najwięcej 23 punkty w naszej drużynie, 18 zbiórek, 2 bloki. Marcin Bluma! Kolejne spotkanie pierwszoligowe w Kłodzku za 2 tygodnie, 21 o godzinie 17 w meczu z Kotwicą Kołobrzeg. Za tydzień jedziemy do Stargardu Szczecińskiego. Witam na połączonej konferencji. ZK Modelarza Kłodzko wygrywa z SKK Siedlce 75-69. Z nami są trenerzy oraz zawodnicy obu drużyn. Trener gości Rafał Mołok, Darek Kołodziński, a po naszej stronie, po naszej kłodzkiej stronie, trener Radosław Pyrzyk i Marcel Kliniewski. Jako pierwszy poprosił zabranie głosu i komentarz do tego meczu pana Teo Hara. Gratuluję przeciwnikom, wygrali pierwszy mecz w nowym roku. No i z tego co widzę, to raczej to nie jest ostatni. No, bardzo dobra gra, dzielili się piłką, mieli odpowiedź na nasze szoły, mieli odpowiedź na wiele naszych zagrań, a głównie pod koszem 42 punkty rzucili, to jest masakrycznie, a my 14, bardzo dużo penetracji, dużo wjazdów na koszu, niech się kończyło celnymi punktami, przy niecałych 30% z gry to nie mamy czego szukać w meczach. Żeby wygrać przy 65 punktach u gości, nie można marzyć o jakimkolwiek wyniku pozytywnym, chyba że zespół przeciwny gra wyjątkowo słabo. A dzisiaj Doral pokazał, że ma takie jaja. Dziękuję, teraz Radosław. Ja bym chciał podziękować zawodnikom obydwu stron, bo spotkanie mogło się podobać. Ja podziękowałem w szatni, bo to było akurat moje pierwsze zwycięstwo. Zawodnicy fajnie dla oka grali. Ja wiem, że byli zmęczeni i za to im właśnie dziękuję, że dali wszystko z siebie. Wiem, że w pierwszej lidze jest bardzo ciężko, gra się na wyjazdach, bo trzeba podróż i to wszystko, nieprzyzwyczajenie. I to chcieliśmy wykorzystać i to wykorzystaliśmy. Dziękuję, teraz Dawid. Uważam, że wykonaliśmy bardzo dobrą robotę w okresie pomiędzy grupami i trenowaliśmy mniej więcej całym składem tam bez kontuzji obyło się, więc uważam, że graliśmy teraz bardzo drużynowo. Nie było takiego czegoś, że nie znaliśmy siebie na boisku i uważam, że to zaprocentowało. Ciężka praca opłaca. Dziękuję. Okay, dziękuję. Są jakieś pytania? Może do trenera gospodarza. Odetchnął pan, odetchnęli zawodnicy, odetchnęli kibice. Czy można powiedzieć, to początek czegoś lepszego? Ja nie odetchnąłem. Spokojnie podchodzę do każdego zwycięstwa czy porażki. Naprawdę, to jest życie trenera, to jest naprawdę, to nie ma co się cieszyć z jednej wygranej albo z jednej przegranej. Trzeba pracować nadal, pracujemy do kwietnia. Ja jeszcze zapomniałem powiedzieć, bo ja bym chciał szczególnie, nie lubię gratulować, ale chciałbym pogratulować Blumie, który zagrał fantastyczne dzisiaj zawody. Bo tyrałem go biednego, prosił o zmianę, ale i zapomniałem powiedzieć. Dla mnie to nie zmienia. Byśmy przegrali, tak samo byśmy we wtorek przyszli na trening. To jest nasza praca. W końcu na dobrym poziomie zagrał kilku zawodników. Nie daje to najczęściej bywało Aleksander Lęczuk, tylko właśnie Marcel. Kliniewski zagrał bardzo dobrze, czy właśnie Marcin? Ja jestem ze wszystkich zadowolony. Lipa po kontuzji ładnie rozgrywał, czy Weiss wszedł w drugiej połowie i przechwyty zrobił. Rafał jest ostoją naszą, każdy dał. Nie zapominajmy też o zawodniku Kasińskim. Naprawdę poświęcił się, nie zdobył żadnego punktu, ale się poświęcił dla zespołu. To jest najważniejsze, żeby to ludzie docenili, że cały zespół, a nie Lęczuk czy Bluma. Wszyscy tyrali dzisiaj na boisku. Bez przesady dzisiaj będziesz biegał za to, co powiedziałeś. Ostatnie pytanie jeszcze. Jak wygląda sytuacja z Marcinem Kowalskim? Wchodzi w trening. Nie będę ryzykował po 3 miesiącach czy po 2 miesiącach niegrania, żeby zagrał w meczu na pół gwizdka. Ja potrzebuję 100% zdrowych zawodników, którzy przetrenują z nami. Przetrenował jeszcze za mało.
Relacja z tego wydarzenia również w tygodniku Euroregio Glacensis.